Nic, postoimy, bo ty tak nie będziesz siedział.
Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Prowadziły się rodzinne święcie ofierze, dziękując Panu Bogu za cały rok pracy i szczególnie dzisiaj za pracę rolników, tych wszystkich, którzy pracują na roli, którzy uprawiają ziemię. Dziękujemy dzisiaj za zebrany plon, za owoce tej pracy. A jednocześnie prosimy, by Pan wchodził na nasze życie ze swoim błogosławieństwem, ze swoimi łaskami. Witam Was bardzo serdecznie, starostów naszych dożynkowych. Witam wszystkie wieńce dożynkowe, przedstawicieli poszczególnych wiosek, sołectw. Witam serdecznie zaproszonych gości, Pana posła, witam serdecznie przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, witam wszystkich, którzy zgromadzili się tutaj razem z nami na tej wspólnej modlitwie. We wszystkich intencjach, o których mówił Pan Starosta, dzisiaj się modlimy. Ponadto ksiądz kanonik poleca świętej pamięci Panny Zawadę, pierwszą rocznicę śmierci Antoniego i Barbary poza parafią jednego z kapłanów. Modli się za zmarłą Marię Dziedzic, 20. rocznicę śmierci Stanisława i rodziców obojga na stronę. Stańmy teraz z pokorą i wspólnie w sobie akty Pana. Spowiadam się Bogu Thank you.
Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki, przyjdą i wrócą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalonych, z nich do narodów Tarsi, Pun, Lud, Meszek i Pirot, Tuwal i Japan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich Waszych braci. Na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach. Na moją świętą górę Jeruzalem. Tak mówi Pan. Podobnie jak Izraelici, przynoszę ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto słowo Boże.
Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nie liczki będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on im rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdyż ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroków Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzucono. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Przyjechał kuzyn dużego miasta po swojego kuzyna na wieś. Wyszli za stodołę, patrzą piękne pole. Ten z miasta mówi: Nic nie rośnie. No nie. A gdyby zasiał? A zasiał to tak. Ty, co wędrujesz z pola poprzez mównicy walce, z dumą i majestatem biorę cię w moje palce. Jak gościa witam co dzień, gdy domu przekroczysz próg, byś żywe ciało ziemi niech błogosławi cię Bóg. O, w samym chlebie, w tym samym chlebie witam dziś te bochny chleba upieczone z tegorocznej mąki. Tymi słowami też witam was wszystkich na tej naszej modlitwie i starostów, i gości, i delegacje naszych wiosek, delegacje ludzi pracy, tak powiem, wszystkich, którzy uprawiają ziemię, ładnie to nazwijmy. Bo nawet jeżeli mam w domu większe rynki, to wiem, ile muszę się napracować, ile na płocie, to wszystko dobrze i ładnie wygląda. Chcemy dzisiaj wszyscy razem, ci wszyscy, którzy nad powstaniem tego chleba się modlą i którzy ten chleb po prostu jedzą, spożywają, podziękować Panu Bogu. Tym wszystkim, dzięki którym te bochny chleba mogą zaistnieć, bo Pan Bóg daje wzrost i Pan Bóg błogosławi tym, którzy uchylają się nad pracą. Kto tym zapomni, staje się, wybaczcie, zwykłym wyrobnikiem, a to ogromna różnica. Kiedy tak przemierzamy polskie bezdroża, patrzymy, jak zmienia się i krajobraz, i ci wszyscy, którzy pracują na tego. Piękne łany zbóż, ale też i bardzo różnorodne. Nawet zmieniają się sprzęt, bo trudno sobie wyobrazić, gdy ktoś jak przed kilkudziesięciu lat orką zajmował się jakimś malutkim kubkiem, prawda? Tak to już jest, że wraz z techniką również przychodzi zmiana, wraz z rozwojem technik, wraz z rozwojem cywilizacji przychodzi również taka przemiana. Dlatego dziękujemy dzisiaj Panu Bogu, że spotykamy się w tej świątyni i możemy dziękować za owoce naszych prac.
Dożynki to dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. A dziękczynienie to odpowiedź za dar, jaki otrzymujemy, w tym wypadku zboże, wszelkie płody ziemi, które stają się dla nas zwykłym ludzkim pokarmem. To zboże jest owocem zarówno ziemi, tego wysiłku fizycznego, ale też umysłowego człowieka. Bo gdy Bóg, człowiek i ziemia współdziałają ze sobą, te trzy wymiary, Bóg, człowiek i ziemia. Jeżeli to wszystko współgra, to rodzą się wspaniałe plony, którym nieodzownie powinno właśnie towarzyszyć dziękczynienie. Zapominamy na co dzień. Biegamy wokół różnych spraw. Załatwiamy na co dzień różne rzeczy. Poprzez pracę, poprzez różne obowiązki. No, zapominamy. Ale przychodzimy, dobrze, dziękować Panu Bogu, że przychodzimy chociaż raz do roku bezinteresownie podziękować za dary ziemi i za ten trud, którego doświadczamy na co dzień. I dlatego warto przypominać, moi drodzy, istotę dożynek. Warto przypominać i przywracać zwyczaje naszych rodziców, ducha dziękczynienia za chleb powszedni. By dożynki stały się nie tylko zwykłym jakimś festynem ludowym, zwykłym obrzędem ludowym, ale niosły ze sobą wartości wyższe, które stają się dziękczynieniem za dar, jakim jest chleb. I myślę, że dzisiaj wyjątkowo brzmią słowa Cypriana Kamila Norwida do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno i pani. Tyle razy to słyszeliśmy. Przypominamy sobie jakby kolejny raz, bo wiemy, że ziemia rodzi, że ziemia żywi, tak jak matka. I w roku 83 święty papież Jan Paweł II w Poznaniu mówił: jeśli ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją zawojować. Jeśli ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją zawojować. Moi drodzy, warto chociaż raz do roku przypomnieć sobie i wiedzieć, odświeżyć. Ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To moja ziemia. To mój fragment, na którym żyję. To mój fragment. To z tej ziemi wyrosły tradycje narodowe. To, o czym mówi Ojciec Święty, kochajcie ziemię, kochajcie pracę na wsi. Choć ona ciężka, ale ona pozwala w sposób szczególny być blisko Boga. A właśnie może i mi trzeba dzisiaj powiedzieć do takiego kraju o pięknych zwyczajach i tradycjach tęsknię mi Pana. A może i nam trzeba jeszcze raz popatrzeć na tę naszą polską ziemię, na chleb, który w ręku trzymamy. Może i nam trzeba dziś powiedzieć, że ona nie niszczeje, że nie staje się pustkowiem, ale potrafię zasiać, potrafię ją uprawiać i ona ciągle przynosi obfite plony, rodzi żywność. To tu jest zboże obfite, choć ziemia może niezbyt bogata, ale z tego skrawka, którym dysponuję, mam pożywienie dla siebie, mam pożywienie dla innych. Zagolińska ziemia jest, mój drogi, ziemią piękną. I wy wiecie, słowami, uprawiając ją nawet najmniejszej sprawy. Dlatego patrzymy się na te chleby. Patrzymy na nas, na ludzi ciężkiej pracy. I bierzemy do ręki ten chleb, którym się dzielimy.
nie wyciągamy go z kosza, tam gdzie wrzucają inni. Ale bierzemy dumnie chleb do ręki. Patrzymy na ten chleb, który zawsze był obecny na polskim stole. I nie może go dzisiaj nie zabraknąć, bo tego chleba wystarczało dla naszej rodziny, dla biednego i dla potrzebującego. Znaczono kiedyś ten chleb znakiem krzyża, bo ten chleb uczył nas ciągle, uczył być dobry i przypominał nam to, czego nauczył nas święty brat Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. My dorośli wiemy, że kiedy jest chleb, to jest wszystko. To człowiek z głodu nie zginie. Moi drodzy, ludzie ciężkiej pracy, pięknej pracy, dziękuję Ci dzisiaj Panu Bogu za Jego błogosławieństwo w tegorocznych plonach. Tak ja myślę w imieniu wszystkich i władz miasta, starostwa, wszystkich, którzy korzystają z owoców Waszej pracy. Chcę po prostu podziękować za to, że jesteście, że trudzicie się, pracujecie nawet nad najmniejszym strachem tej ziemi. Szczęść Wam Boże w dalszej pracy i zadbać za tegoroczny chleb i po prostu za wszystko. Słuszne wyznanie. Wierzę w jednego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się.
się za rolników wspólnoty gruntowej o błogosławieństwo i wszelkie łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata, aby doświadczyli zjednoczenia z miłosiernym Bogiem na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą parafię, aby ci, którzy są oddaleni od Kościoła, spotykali autentycznych świadków wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za parafian oraz za Marię Dziedzic w 20. rocznicę śmierci Stanisława i rodziców obojga stron, Wandę Zawadkę w 1. rocznicę śmierci Antoniego i Barbary oraz zmarłych wszystkich rolników z naszej parafii. Ciebie prosimy. Boże nasz Panie, wysłuchaj naszego błagania w imię Twojego jedynego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się prawo. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoim dziełem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie radością. Podobnie po wieczerze wziąłem i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszystko. To jest bowiem ciało i krew nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Oczyńcie. Thank you.
podnosi do mowy na jadki i świętości. Proszę bycie, że musi odmawiać, daj nam udział w życiu wiecznym, daj nam też obudanicę, piwicę, barię, do świętym Józefem i obrębieniem, do świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, że szczególników podobamy się, abyśmy w tym kalady się przez Twojego Syna jednym z nami.
zapełne zdrowie duszy i tak naprzemił swoją łaską i śpiewem, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze parę ogłoszeń. Jutro uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze święte w kościele o godzinie 6.30, 8.10 i o 18.00. W kaplicy w Płaskowie o godzinie 16.00 msza święta od pustowa. Mamy atrakcje i spotkanie przy ognisku. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w poniedziałek 2 września. Msza święta w kościele o godzinie 8 dla szkoły podstawowej nr 1, a o 9 dla liceum marszałka Piłsudskiego oraz liceum katolickiego w Głoskowie, natomiast o godzinie 8.30. Za tydzień po mszy o 10 wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna z lat pierwszych niedzieli miesiąca. Pana Bóg o liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i policjalnej szkoły zawodowej. Bliższe informacje w sekretariacie, który mieści się przy ulicy Krótkiej 1 w Gakolinie, w przydzieleniach za sklepem Natura. Wobec planowanego finansowania przez niektóre organy prowadzące szkoły zajęć dodatkowych warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści są przekazywane. Według doniesień medialnych w niektórych miastach Polski od września tego roku planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej, czy też tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów w celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym programie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia rodzice mogą otrzymać w zakresie bądź też znaleźć w internecie. Bardzo prosimy o rodziców o troskę o swoje dzieci, zwłaszcza ten temat, który w ostatnich dniach jest tematem niezwykle. Wstańmy teraz. W minionym tygodniu odeszło do wieczności świętej pamięci Zofia Szabiańska oraz Stanisław Wydarczyk, którego pogrzeb odbędzie się jutro. Polecamy, może mówią się wieczny odpoczynek, grać na tak. Pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony.
Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracę rąk rolników i pobłogosław te piękne żniwne owoce i warzywa w praw Pani, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaskę wszystkich pracujących dla rodzin i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
jeszcze. No dobra. A tu jeden. Jakie będzie kina? Tak. Wszystkie delegacje proszę do tego stawienia. Wszystkie delegacje proszę do tego stawienia. Tak, tak. Idziemy już? Zobacz, jak dobrze, weź. Jak podziękowałaś? To chodź, idziemy już. Do tamtego czasu. Chodź. Chodź, idziemy. Już.